Dzień dobry, witam Was na kanale Czytam, bo lubię. Czy wiecie, że są dwa rodzaje ludzi? Są tacy, którzy nie czytają książek, twierdząc, że nie mają czasu na czytanie, ale mają czas na wszystkie inne rozrywki, więc twierdzą tak tylko dlatego, że wstyd im, że nie czytają książek, a niesłusznie, ponieważ czytanie nie jest obowiązkowe. Są też tacy, którzy chcieliby znaleźć czas na czytanie, ale naprawdę go nie mają. Zdarzają się takie okresy w życiu, że trudno wygospodarować więcej czasu na przeczytanie jakiejś powieści. A zaczynanie powieści tylko po to, żeby wrócić do niej po tygodniu czy po dwóch, kiedy nie pamięta się już ani wątków, ani bohaterów, ani nastroju książki, nie ma najmniejszego sensu. Dlatego też przychodzę dzisiaj do Was z remedium na ten problem. Są to opowiadania. Pierwszym tomem opowiadań, o którym chciałabym opowiedzieć, to antologia rosyjskich opowiadań młodych autorów. Pewnie pomyślicie sobie, że jak to możliwe? Tylko Czechowa znamy, takiego, który potrafił pisać krótko. Wszyscy pozostali rosyjscy autorzy kojarzą nam się z grubymi tomami lub nawet wielotomowymi powieściami. Otóż okazuje się, że młodzi autorzy, których opowiadania zostały zebrane w tomie 9 opowiadań z obłędem w tle, świetnie radzą sobie z krótką formą. Kiedy czytałam tę książkę, towarzyszyły mi bardzo różnorodne uczucia. Śmiech, zaduma, złość, zadziwienie. Autorzy ci poruszają bardzo różnorodną tematykę. Są tutaj opowiadania o marzeniach z dzieciństwa, są opowiadania o bardzo złym, nieprzyjemnym dzieciństwie. Są także takie, które są wzorowane na innych książkach. Znajdziemy takie, którego autor wzorował swoje opowiadanie na zbrodniarze. Jest także jedno, które ma bohatera bardzo przypominającego Tomka z powieści Szklarskiego. Bardzo polecam ten zbiór opowiadań. Zobaczcie, mieści się do torebki. Można zacząć od dowolnego. One się w żaden sposób nie łączą. Można ominąć opowiadanie, które nam się nie podoba. Pamiętajcie, czytanie książki od deski do deski nie jest obowiązkowe. Możemy omijać, co nam nie wchodzi i co nie sprawia nam przyjemności. To jest doskonały wybór dla tych, którzy mają bardzo mało czasu na czytanie. Podobną książką, również bardzo cieniutką, która zmieści się nawet do kieszeni płaszcza, są Turbulencje autora, który ma korzenie węgierskie, natomiast mieszka w Wielkiej Brytanii i tam tworzy, David Shalay. Na pewno jego nazwisko czyta się inaczej, natomiast pisze się w ten sposób, dlatego tak przeczytałam. Nie umiem wymówić tego węgierskiego nazwiska. Jeżeli wiecie, jak się je wymawia, to bardzo proszę o informację. Bardzo chętnie się nauczę. Turbulencje. Autor podąża za pasażerami pewnego samolotu, który wpadł w bardzo nieprzyjemne turbulencje, i opowiada ich losy. Te opowiadania możemy czytać w dowolnej kolejności, aczkolwiek czytane po kolei układają nam się w bardziej spójną historię, ponieważ bohaterowie i pewne wątki łączą się ze sobą. Zazwyczaj zastaje ich, tych swoich bohaterów, tych pasażerów samolotu, w sytuacjach przełomowych, przełomowych momentach życia. Czy to w chwilach śmierci, choroby, ślubu czy wielkiej kłótni zwiastującej koniec związku. Jest to książka, która, jak widzicie, jest bardzo cieniutka. I spotkałam się z zarzutami pod jej adresem, że nie wyczerpuje tematyki, że tylko zahacza o pewne wątki, że pozostawia uczucie niespełnienia. Jeżeli zaczniecie czytać tego autora od Turbulencji, polecam zapoznanie się także z jego innym tomem pod tytułem Czym jest człowiek? Tutaj mamy 9 opowiadań. Zobaczcie już, on jest o wiele, wiele grubszy. Opowiadania też są o wiele dłuższe. I tutaj możemy doskonale poznać kunszt pisarski tego autora. On naprawdę doskonale pisze. I ja zaczęłam czytać od tej książki. To było moje pierwsze spotkanie z tym autorem, dopiero później przeczytałam Turbulencję. Natomiast jeżeli zaczęliście od Turbulencji, warto dać szansę temu pisarzowi, jeżeli uważacie, że
trochę zbyt schematycznie potraktował swoich bohaterów. Tutaj, w książce Czym jest człowiek, opowiada o 9 mężczyznach. 9 mężczyznach na różnych etapach swojego życia. Część z nich to młodzi ludzie, część z nich jest w średnim wieku, część z nich to ludzie starzy, żegnający się z życiem. Każdy z nich znajduje się w przełomowym momencie i musi podejmować różne ważne decyzje. Naprawdę doskonałe, zapadające w pamięć, bardzo głębokie psychologicznie opowiadania. Zastanawiacie się, czy coś mam o kobietach, ale rzeczywiście mam o kobietach. Wieczór w raju. Nowy tom opowiadań Lucy Berling, który ukazał się całkiem niedawno w Polsce. Pierwszy tom opowiadań, które były doskonałe, nazywał się Instrukcje dla pań sprzątających. Jeżeli macie możliwość, proponuję zaczęcie czytania Lucy Berling właśnie od Instrukcji dla pań sprzątających. Wydaje mi się, że Wieczór w raju jest troszkę słabszą książką, ale może mam takie wrażenie dlatego, że mam porównanie z tą pierwszą doskonałą książką. Wieczór w raju. To opowiadania, tak jak powiedziałam, o kobietach. Kobietach również na różnych etapach swojego życia. Od małych dziewczynek, przez młode dziewczyny, nastoletnie, dwudziestoletnie, po dorosłe panie. Zmagają się przede wszystkim z samotnością i brakiem zrozumienia. Nie rozumieją ich inni, ale co gorsza, one nie rozumieją również swoich potrzeb, swoich pragnień. Bardzo często zadowalają się zastępczymi uczuciami, zastępczymi ludźmi. Boją się porażki, a bardzo często nie są w stanie utrzymać się na powierzchni. Autorka zapuszcza się na mało znane tereny Stanów Zjednoczonych, zagląda także do Europy, ale przede wszystkim stara się nam pokazać człowieka. Są to ludzie zupełnie normalni, tacy jak my, są także ekscentrycy. Czasami będziecie się zastanawiać, co też autorka chciała nam pokazać w danym opowiadaniu. Ale kiedy poświęcicie chwilę czasu, okazuje się, że każdy z nich pozostawia bardzo duże pole do interpretacji. Naprawdę bardzo polecam. To by było na tyle. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia po opowiadania. Dawniej nie była to moja ulubiona forma. Raczej unikałam opowiadań. Teraz chętnie po nie sięgam. Właśnie w takich momentach swojego życia, kiedy mam bardzo mało czasu, a chciałabym skupić się na jakiejś lekturze. Opowiadania są doskonałą formą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na następne nasze spotkanie. Pa, 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 pa.